2 zł 1919 rok odmiana z numeratorem dwucyfrowym, w tym przypadku S52A, proszę Państwa, banknot, który zawsze stanowił wyzwanie w stanie bankowym I, 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 to, i to było zawsze jakby regułą, że 2 zł 1919 kilkanaście lat temu. Można było śmiało zakupić w Stanach Trzecich. Ten machot regularnie pojawiał się na, na Allegro, na, na, na giełdach, na aukcjach. Ale w stanie bangowym zawsze stanowił wyzwanie. I proszę Państwa, w ramach naszej tutaj kolekcji złotówek z międzywojnia, na naszej dziewiątej aukcji katalogowej, mamy egzemplarz w technicznie znakomitym stanie zachowania. Piękna sztuka, bez wątpienia naturalna. Co bardzo istotne przy tym banknocie, te banknoty cechuje dość duża rozpiętość w, w, w kontraście druku. Także mamy takie sztuki, które są bardzo takie jałowe, mdłe. A tu mam egzemplarz, który jest bardzo ładnie wydrukowany, kontrastowy. Proszę zobaczyć. Co ciekawe, mamy też taki egzemplarz, który w tej chwili. Przez naszą firmę jest po raz już trzeci wysłane do gradingu PMG, Zwróciła się do nas osoba, która ma niewątpliwie oryginalny egzemplarz, ale który jest wytrykowany wyjątkowo, wyjątkowo słabo. Te barwy już nie są takie intensywne jak przy tym egzemplarzu i. PMG dwukrotnie zakwestionowała autentyczność tego banknotu. Na nieszczęście przy tym banknocie nie mamy znaku wodnego i na nieszczęście dla właściciela tego banknotu mamy banknot, który został według mnie lekko. No ja bym to powiedział, że przeprasowany stąd na takiego połysku współczesnych wydruków, ale jest niewątpliwie niewątpliwie jest. Niewątpliwie jest on e, oryginalny, ale właśnie to, że jest taki e, niedokładnie wydrukowany, plus ten właśnie taki dziwny połysk, spowodował, że, że grajderzy dwukrotnie e, bali się przyznać e, notę. Stąd też osoba zwróciła się do nas powiedz taku u dwóch innych firm. Ta osoba wróci, przyszła do nas no, podjęliśmy się wyzwania i teraz właśnie wysłaliśmy pełną analizę do e, Grajdera, takiego już głównego gradera w w PMG, żeby on już się temu przyjrzał. Także czekamy jeszcze na wynik naszych ustaleń. Jeżeli ten banknot zostanie gratowany, to jeszcze może Państwo pochwalimy na, na Facebooku. A tymczasem wracając do egzemplarza, który jest przymiotem oferty, to tak mówię. Piękna sztuka i to, co należy zwrócić, na to, należy zwrócić uwagę przy dwuzłotówce, to właśnie jakość druku. I tu mamy egzemplarz Pięknie wydrukowany, kontrastowy. Papier jest generalnie czysty, brak EPQ. Staram się popatrzeć na banknot, co to mogło spowodować. Przyznam szczerze, że może tutaj ślad po starej adnotacji jest powodem, dla którego banknot nie dostał EPQ. Drobna plamka foxingowa, ale proszę Państwa, sztuka jest bez wątpienia w Stanie drukarskiej świeżości. Także technicznie egzemplarz znakomity, bardzo ładnie wydrukowany, jeśli chodzi o centryczność. Proszę zobaczyć, jakie mamy ładne, równe te marginesy. Także piękna sztuka. Dzisiaj w tym stanie zachowania to już jest naprawdę prawdziwy kolekcjonerski rarytas.